Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, piąteczek, lecimy na Mazury, motocykl jest pusty, ja mam bagaże. No trzeba się jakoś spakować. Pokażemy Wam, jak to zrobić. Najprostszą opcją, żeby zabrać się na taki wyjazd, no krótki, dwu-trzydniowy, no to nikt nie zabiera tony bagażu, więc tego typu rolki bagażowe jak tamte, o, duża pojemność, pełna wodoodporność, bo przeważnie są one wykonane z gumy. Dodatkowo są one wielofunkcyjne, bo niektóre można zarzucić albo jako torbę na ramię, albo jako pleca, co zaraz zobaczycie. No i kolejna rzecz, która się temu całemu przedsięwzięciu przyda, jest to torba na bak, najczęściej magnetyczna, ale znajdą się też wersje, gdzie możemy ją przymocować za pomocą jakichś sznurków, kabli, linek. Pierwszy typ będzie to taki, gdzie torba jest otwierana na całej długości od góry i raczej ją nosimy w ten sposób jako zwykłą torbę. Ma to swoje plusy, przede wszystkim mamy bardzo łatwy dostęp do naszych rzeczy, nie musimy tutaj wywalać połowy tematu, żeby dostać się do czegoś, co jest tutaj albo tutaj. Wszystko jest ładnie na wierzch. Natomiast odłóżmy sobie tą, a zainteresujmy się większą torbą, także Helda, która jest, jak widzicie, rozpinana na górze. Z bardzo fajnych rzeczy. Można ją używać jako plecak. Jak widzicie, mamy tutaj pasy montażowe i na spokojnie możemy to sobie zarzucić i nosić jako plecak. A co w momencie, w którym nie mamy dużo rzeczy i jedziemy tylko na chwilę i nie chcemy ze sobą targać tego wszystkiego na plecach? Z pomocą przychodzą takie oto tank bagi. Jak na przykład ten. On jest całkiem spory, można go jeszcze powiększyć. Są suwaki, które pozwalają zwiększyć pojemność z 12 do ponad 20 litrów. No to już jest sporo, zabierzecie się wszystkie jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, a potem szybko, bezpiecznie montujecie to na motocykl. Ale jak mam zamontować takie coś wielkiego na czymś tak małym, jak tamto siedzenie z tyłu? Żeby zamontować taką oto torbę, najprościej, najtaniej jest użyć klasycznej siatki bagażowej albo też inaczej zwaną pająkiem. Warto, słuchajcie, zwrócić uwagę, że siatka siatce nierówna. My tutaj użyjemy sobie siatki Helda, która jest deczko droższa od klasycznej, jednakże posiada plastikowe końcówki, które w razie konieczności możemy sobie przeczepić w inny punkt. W razie jak w motocyklu, nie wiem, mamy mniej punktów montażowych po tej stronie, ale za to więcej tutaj. Najlepiej jest po prostu zarzucić, tak, ona jest mocno rozciągliwa, złapać w kilku miejscach i będzie po robocie. Tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie, co Wam się podobało, jakie macie sugestie, chętnie poczytamy, chętnie się poprawimy i coś nowego zrobimy. A ja tymczasem, cóż, uciekam nad zegrze. Trzymajcie się, cześć! Słuchajcie, cóż Wam będę więcej opowiadał. Wpadnijcie do nas, mamy tego zdecydowanie więcej.